Malce.
Żabcia robi mi stołek. Tylko tak, żebym nie spadła z niego, dobrze? Dobrze. Potrzeba chwili. Jak wiecie, tak. Kuski są, nagle zdaliśmy sobie sprawę. W wielkim szoku jesteśmy, że kozy trzeba doić. Znaczy, może nie za dużo, wiecie o tym, że one większość to maluchy pewnie jedzą i czym będą starsze, pewnie wszystko zjedzą. Natomiast w tym momencie mamy taki problem, że... No jest ciężko. Że jest ciężko, bo one nie zdajają wszystkiego, a my boimy się zapalenia, żeby się jakieś nie podostawały. Więc potrzebujemy zrobić, znaczy oczywiście nie taborecik, bo taborecik to jest jakby taki, wiecie, żebym się rozkręcił. No udogodnienie pewne. Udogodnienie, ale tak naprawdę za chwilę będziemy robić, jak to się nazywa, cały ten stojak udojowy taki, który zamyka tutaj kózkę i wiecie, ona się już tak jakby ma mniejsze szanse na wiercenie się. No właśnie. No i nie będzie wtedy jedna tylko osoba doiła, a nie tak jak teraz robimy to jedno, dwie, trzy. To brakuje trzech osób. Dokładnie i jeszcze jedna by się nam przydała. Czemu tak? Tutaj było tak to wszystko cięte, nie zarówno, dlatego musiałem sobie z kątami powalczyć. Fakt, że stołek nie potrzebuje jakichś specjalnych kątów. Dobra. Jest. Ale siedzisko. Ale siedzisko. Dubsko to nawet jakbyś miał 5 razy większe, to się zmieści. Słucham? Dubsko. Słucham? Dubsko. Uważaj. No. Dobra, idę po nogi, a ty mi się tu przymierzaj gdzieś, popatrz jakie masz krady. Od bardzo niskiego do całkiem wysokiego. Jak chcesz siedzieć, żeby wiesz, żeby dobrze ustalić ci wysokość. Okej, dobra. To idź po nogi. Do widzenia. Do widzenia. Wyrównywawszy. No, tak on. Przecież... No to weź ten kilka centymetrów. Zależy, gdzie tu postawisz. O to wyżej. Wiesz, o to wyżej. Deska jeszcze ci dojdzie, nie? No. Mówię o nodze. No dobrze, dobrze. I tyle. No. I jeszcze deska. No. Dobra. To z odpadów, jak widzicie, robię te nóżki. To nie są, może nie wyglądają się pięknie. Dla nas to nie ma znaczenia. To są tylko nóżki do stolika, no do koziarni. Ta. Dobrze. To jest podwójne? Spika? Tak, to jest podwójna deska. Mhm. Zawsze mam dwie. No. Bo to takie odpady są. Tu mamy jedną nogę, drugą nogę, trzecią nogę i teraz czwartą trzeba zrobić. Żebciu, ale ja tyle nie ważę. Te nogi są takie, wiesz co, jakbym ważyła ze 150 kilo. Nigdy nie wiadomo, co się na farmie przydarzy. Ostatnio podobasz mi się coraz bardziej. No dobrze, ale ostatnio mówię, że coraz mniej mnie jest, a nie więcej. Dlatego podobasz mi się coraz bardziej. Jak dojdziesz do momentu, że prawie cię nie będę widział, wtedy będzie w ogóle super. Aha. To jutro nie będziesz mnie widział, bo jutro znowuż wyjeżdżam. Znowuż cię zostawię. Znowuż. No. I zobaczymy, czy będzie taki szczęśliwy. Ja ci powiem, że to wszystko jest grzech. Zostawiać swojego partnera w potrzebie. Co, kus się boisz? Kus? Wszystkiego się boję. Bez ale to jest brudne. Ja nie chcę takiego brudasa. Na później. Tak, sobie to byś czysty zrobił, tylko że dla mnie to wszystko jakieś takie upieprzone ma być, tak? No. Dobra, bez komentarza. No wiem. No, świnio jedna. Wiedziałam. Ty takim stołkiem to zabić można. Prze? Takim stołkiem to zabić można. No po to on jest, wiesz. Taki wielki. Wszystko musi służyć różnym celom. Na przykład, wiesz, nie byłoby chyba głupim trochę go przeszlifować i lakierem trzepnąć. Wiesz, że on się taki śliski zrobi bez tych wszystkich drzaz. Dobra, to co mówisz, że teraz idziemy... Daj przymierze. Tak.
Raczej się nie wyrypie, co? No raczej się nie wyrypie. Dobra. Tu mamy stołeczek. Dobra, i ja teraz wytnę tam, jedziemy tam i wytnę platformę. I zaraz tu zrobimy platformę. Jakoś tą platformę trzeba będzie później przetransportować, kuźwa, na tarce albo na czymś, bo to będzie dosyć ciężkie. Mam nadzieję, że wszystko słyszeliście. Jakby nie, to idziemy tam robić platformę, tutaj ją przynosimy, tutaj robimy nogi itp. itd. Więc idziemy działać dalej. Platforma dla tych naszych kózek do dojenia będzie miała 1,20 m x 60 cm. To jest tylko dla kozy. Tu przed tym wszystkim będzie ta cała blokada na szyję oraz miejsce, żeby tam jakieś trycy, no jakąś owiec czy coś tam włożyć, wiecie, żeby ona się czymś zajęła, jak będzie zblokowana i będzie dojona. Co jedyne? Pokaż mi ujęcie, jak ty pokazujesz, bo ja sobie przybitkę zrobię. 60 cm? Tak. Dobra, to popatrz, najpierw tak zrobimy. Poczekaj. Dobra. Dobra, kładziemy teraz, czy to będzie podest dla kóz? Poczekaj, bo tutaj ta jedna noga jest taka. Dobra, i to ja sobie dam tak, że 5 cm będzie od krawędzi, a tamto równiutko. Tak, bo tam będzie ten cały system, wiesz? Aha. Ja wiem, może to też dam równo i po prostu wzmocnię ten środek. No. Tak samo ładnie, nie? Wyglądało. Dokładnie. Dobra, jeszcze nie. Poczekaj. Okay. Najpierw jeden, żeby mi się on nie pozostawiał. I później każdy. To trzymaj ten kołek, żeby się nie obrócił jego. Ostatnia noga. To jest to, jak będzie tam, gdzie są owce, więc na pewno niejednokrotnie jakiś zwierzak sobie skoczy, a dla jaj zobaczy, jak to jest, nie? Tak, tak. I no i dlatego staram się to robić tak trochę topornie. Ale a czas pokaże. No nasze owce ważą trochę, co? Ważą, a będą pewnie jeszcze większe. Widzicie, to zależało nam, żeby było wysoko, bo lepsze trzymanie nóg by było oczywiście, gdybyśmy zrobili w tej pozycji, w środkowej. Natomiast zrobiliśmy jak zrobiliśmy, dlatego że chcemy pod ten cały stolik jeszcze wsuwać ten stoliczek, który zrobiliśmy przed sekundą. Stoliczek kawowy, proszę Państwa, jak marzenie. Ty, no rewelacja. Woohoo! No, nieźle, no kicaj. Nie, to jest nie do zarwania. Także dobry pomysł, Klaudia, z tymi wzmocnieniami poprzecznymi. Nogi się trzymają. Super. Pani koza będzie zadowolona. Pani koza będzie zadowolona. Zobaczymy, czy cię Marta nie skrytykuje albo Bella. No, oj, na pewno. We sway there in all the colors,
chyba samiczka. On jest cały mokry, kochanie, jego trzeba wytrzeć. Tylko nie panikuj, weź trochę sianka z tego, co one jedzą. Wiesz co, najlepiej to słomą. Wszystko jedno, to jest suche. Mam ujęcie, że razem stoją koło siebie. Coś. Czyli wiesz, wielkością. Bez żadnego ustawiania. Słuchaj, to będzie ancymon, tak jak kuleczka. On dopiero jeszcze nie chodzi, a już cały Klaudia stodołę zwiedza. Tu wszystko, wiesz, zaczepia owce, kozy, z tym małym za ucho go ciągnął. Już jest cwaniak. Ancymonku mały. To mamy jedną samiczkę. Już, kuleczka, już ci daję. Twoją córunię. O jest, ale ona jest ładna. Ona jest ładna. Ładna, co? Co taki ma pyszczek. A kogo Klaudia złapała? Kaziołka Matołka. No chyba będzie jednak pierwsze imię, chyba my nadamy. Coś tak czuję. Coś ten konkurs chyba nie wyjdzie. Czemu myślisz o tym? Ojej. Jaki maluszek. Tamta nie miała, na pewno tamta jest samiczka. Na 100% chłopczyk. Jezu, jak on pachnie. Zjem cię? Nie, lepiej nie. Lepiej nie. Już oddaję cię, bo muszę. Bo pierwszy papier. Ale będziecie brykać. No, już ma kumpla, leży kumpele. Ładna jesteś. Nie zła się by sprycha, chociaż trochę się trzęsiesz. Piłaś? Piłam. To dobrze, że piłaś. Siarę. I się nie podzieliłaś. Piłam. To jest zróbka. Jaki zainteresowany koleżanką? To szuka coś. No, szuka. Ale głodna jest. Wstajemy szybciutko. Jaki odważny, jak kuleczka. Nie wiem, czy jesteście to zobaczyć, jaka to jest różnica. Patrzcie, tutaj jest, ma kilka chwil, może z godzinkę. A tutaj... Nasz kawaler, który się chowa pod nogą Marcina, ma może z... Ile ma? Trzy dni. Jaka różnica. Niesamowicie. Tam taka kuleczka jest jak nasza kuleczka. Co taki drobniutki czy drobniutka? Kulunia. Dobra, mamusia, jesteś, kochana. Kochana, dobra, mamusia. Dobra, mamusia. Popatrz, jak brzuch podnosi. Popatrz, żeby się dostała do sutka. A widzisz? Jak się brzuch rusza. O Jezu. No. Ona już rodzi. Wiecie co? Wydaje mi się, że lada chwila. Jeszcze ta panna urodzi. Też wyszła. Ona jest odważna. Popatrzcie. Tamten siedział jeszcze w stodole. Kuleczka, prawda? Następny charakter. Popatrz. Ale to ale już dokazujesz ty. Mm.
Co ma być? Twoje dziecko takie zdrowe. To twój chłopak. Masz wiele całusów. Pozdrowień, gratulacji od naszych widzów. Twoich widzów. Dla twojego synka. Tuk, tuk, tuk. Bardzo się cieszę i chciałabym wam bardzo podziękować. No, dwie wariaty, papa, ona już, ona jeszcze pępowina, ona już jest. Siema. No zobaczcie, już na zewnątrz. Ja tą paletę postawię, żeby sobie... Aha, tak, nie wlazła jakoś, no. Nie weszła. Kulunia, wiesz co, tam z tyłu jeszcze masz. Jeszcze się nie wszystko tego urodziłaś, skarbie. Przyj, kochana, przyj. Bebiko twoje chce jeść. Wystarczy, że do tyłka sobie, tyłek sobie powąchasz. Tam masz tego żarcia, całą ale masę. Ale wiesz co? Nie, kulunia, to jest papier tylko. Idź do środka. Ona, bo tutaj nie włazi w to, wiesz, te błocko. Bo patrzcie, już kumple są razem. O, mamusia sprawdza. Wszystko w porządku. Pewnie, że w porządku. Piękne dziewczyny, piękne. I kulunia nam dała samiczkę. Co, patrz plawa. Snowflakes are coming down. Collapse into the water when they hit the ground. I hear the sound in the streets. Yesterday is gone to sleep. So all that's left is you and me. Smacna broda? Tato, Boże, jaka pełna pcheł! Co ty gadasz, ja nie mam żadnych pcheł. A co to się tam ruszało, co ja jadłam? To były mędy brodowe. Ale ty jesteś słodka. Zatrzymałbym sobie ciebie, wiesz? To myślimy. Kochano. Żeby siedzi fajnie, co? Ale na świecha po prostu. Tutaj, nie? Już nie ma śmiechu. Mała główko. Mała kozia, sotnicka główka. To specjalne jest cześć, Ewa, dla ciebie. Tak. Ewa. Chcieliśmy ci naprawdę niezmiernie podziękować. Wiesz, za co? Za to cudo, co przed nami się znajduje i za wiele innych. Tak jest. Bardzo ci dziękujemy za zasponsorowanie tego drzewka i właśnie wiele innych. Gdzieś tutaj tabliczkę jeszcze musimy wymyślić. Wymyślać specjalnie dla Ewy, że będziemy o tobie pamiętać dozgonnie. Naprawdę jeszcze raz stokrotne dzięki. I też dziękujemy innym dobrym duszom, które nas wspierają i chcą, żebyśmy mieli więcej drzewek, ale oni chcą owocowe drzewka, które oczywiście będą później. Oczywiście część już jest w lipach. My porobimy jakieś tabliczki. Będziecie mieć wszyscy tabliczki. Tabliczki, no. To brzmi trochę kiepsko w sumie. Aha, no w sumie faktycznie. Ale porobimy. Tylko myślimy jeszcze, w jaki sposób ma to wyglądać, żeby to było ładne i gdzieś tam będziemy umieszczać. Tak, ale to też dla jako nas. Jako współtwórców naszego siedliska. Oczywiście, ale to też
będą dla nas tabliczki. Jak my tutaj będziemy spoglądać na to drzewko, czy na wiele innych, będziemy patrzeć, a to jest, będziemy od razu was kojarzyć. No bo wiecie, bo teraz to tam wszystkich znamy z pamięci, moglibyśmy dyktować, ale gdzieś tam za 50 lat to się pewnie wszystko pogubi. Tak, a tak, tak człowiekowi zostanie, także to jest bardzo takie, no fajne, dla nas fajna rzecz. Bardzo takie, przypominajka. No, fajny akcent. No. Dziękujemy wam serdecznie, dziękujemy. I miłego.